Witam serdecznie. Wracamy do partii Kasparowa. Harry Kasparow E4. Jego przeciwnik jest Nigel Krótki. Nigel Krótki. Podobno to się mówi krótki na niego. Tak mi ktoś tłumaczył, że to znaczy, to jego nazwisko znaczy krótki. Karotki po rosyjsku. Obrona francuska. Wariant Sztajnica. O, tak mówią, wariant Sztajnica. Tu widzimy, jest wariant dosyć dobry dla czarnych, ponieważ białe nie utrzymują piona D4. Sam grywałem tę pozycję czarnymi, to pamiętam. Się zdziwimy, jak to wszystko łatwo, szybko pójdzie. To wybicie jest niepotrzebne. Tu się normalnie gra A6. Goniec C5. No, hetman D2, normalne. Tu się dwa razy wybija. O tak na przykład. O tak się gra. No i się gra taką końcówkę dobrą dla czarnych. Tu zawodnik zrobił roszadę. Roszada jest alternatywą po długiej roszadzie. Mamy centrum prawie, że zamknięte. No, prawie, no tak na 95% zamknięte, no ale otwarta linia cy. Kasparow w tej pozycji Szyrowem w Astanie, czyli w Kazachstanie, grał tak. I wygrał. Tę partię oczywiście pokażemy. Jaką mamy, tak, w kolejce jest ustawiona, czeka na swoją kolejkę. A6, no, chce atakować na króla. Chce atakować na króla, rozsądne. No i Kasparow też chce atakować króla. Jeszcze by chciał tu gońca postawić, żeby tam strzelał. Jakby gońca tam postawił, żeby tam strzelał, to w ogóle było. Wymiana korzystna. Raczej dla białych. Tu F5 na razie póki co nie wchodzi w grę. I B5. Wieża H3 i B4. Wieża może spełniać funkcje wzajemne, zarówno obronne, jak i atakujące. Może się przerzucić na własnego króla. Bardzo sprytne posunięcie. Nie puszcza czarnego hetmana na B6. I widzimy, że białe postawią wieżę na G3, będą troszkę atakować, a czarnych atak zawisł w powietrzu. I wszyscy byśmy sobie grali i nagle F6. No jest kardynalna zasada, której uczę. Nie gramy tam, gdzie stoi lepiej. Jak wydaje nam się, że zawodnik dobry jest, to nie wolno go krytykować. To jest osłabienie. Każdy ruch pionkami tutaj na skrzydle królewskim traci dwa tempa ataku białych. Tym bardziej, że stracił pioneczka. Hetman wpadł na D6 i niespodziewanie chce zrobić kuku temu pionkowi. Wepchnąć go do rogu. Widzimy, że figury białych są dobrze ustawione. Czarne w domku, są w debiucie. Goniec jeszcze nie wszedł do gry. I kombinujemy jak Kasparow. I tu uderzył, jak to mówię, w najmocniejszy punkt. Kontrolowany trzy razy, ani razu nie broniony. Nie można hetmanem bić. Hetman nie ma gdzie odejść. Hetman H6. Pionkiem też nie było dobrze bić. Tu mógłby być taki szachutek. Te szachutki są takie. Wieża F5.
Wieża F3. Zbił. I teraz proszę bardzo, jak czarne ma te trzy figury wprowadzić do gry. Hetman też jest na aucie. Figury czarnych są rozproszone, rozrzucone po całej szachownicy. No i w dalszym ciągu zwracam uwagę, jest w debiucie. Goniec na C8 w debiucie. Punkt E6 zaatakowany. Można go obronić tylko królem. Król wychodzi ze swojego ukrycia. I proszę bardzo, kombinujemy jak Kasparow. A nie włączyłem zegara, przepraszam, jeszcze raz daję czas, bo Państwo mają tak we zwyczaju, że jak ja nie włączę zegara, to niechętnie zmuszają się do myślenia operacyjnego, a to trzeba myśleć operacyjnie, operatywnie. Ex opere operando, jak to mówią. Rozwala te piony. Nie ma ruchu goniec D7, bo wisi koniś. Nie ma jak hetmana zaatakować. To jeszcze goniec. Patrzy na konika. To jeszcze wieża patrzy na konika. Także tu niewesoło. No lepiej było przepchnąć, ale zbił. Otworzył linię. No jak otworzył linię, to zawsze lepiej. No koniś wraca, koniś ma tu punkt. Dalej nie można postawić gońca na B7. No, napad na wieżę. I koniś wszedł na punkt. Bardzo dobry punkt, strzela tu, tu, tu. Nie puszcza konika. Koniś poszedł na B6. No, koniś to sobie mógł pójść na B6. Pan Szachutek i hetman z zamiarem o tu. Pan Szachuś i pan Maciuś. Dodatkowo cały czas atakowany jest ten punkt, co utrudnia przygrupowanie figur czarnych. A i wieża wskoczyć chce, a i wieża wskoczyć chce tam, gdzie ona może. G6. No, jeden pion odbity. Groźba na punkcie 6 jest. Jeszcze raz na konisia i na punkt E6. C3. Ofiara rozpaczy. No przecież nie będziemy bili, bo jak zbijemy, to koniś skoczy i będzie atak, tak, tak, tak. I tak, 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 tak. To takie marzenie. Marzenie, marzenie takie. No, pan Szachuś. Wieża bije E6. No i czarne podziękowały. No trudno się dziwić, że podziękowały. Hetman nie ma gdzie odejść. Tu nie może, tu nie może, tu nie może. Jak odejdzie tu, to będzie... Maciuś, no Maciuś, nie Maciuś, ale trzeba oddać hetmana. Jeszcze się wieżę wybije. Także tutaj bardzo ładnie tego krótkiego ogrom. Dziękuję za uwagę.